Witajcie, moi mili! Witajcie, moi mili! 19 grudnia 2014 roku. Godzina 9:46. Przyjechałem tutaj o bardzo dobrym czasie, bo przyjechałem o godzinie 7:15, a okienko miałem o godzinie 7:40. Lecz zrobił się tutaj mały problem. Mały problem, bo oni byli tutaj przygotowani na odebranie 31 palet. No i musiałem troszeczkę poczekać. Jak to się mówi, czas to pieniądz. No i właśnie w tym momencie straciłem pieniążka. I teraz tym swoją Dacią, co zrobić, bo ja ci nie ucieknę. Kobieto, że tak powiem, Helmutko i nie Młódko. I tak to właśnie się ma. Wracam teraz do magazynu, dobrze, mam niedaleko. I się rano mi baterie przysiadły. Próbowałem rano, jak co dzień, wystartować. I tak na dwa razy go brałem, a on sobie tak robił, tak. I tak, tak jak pochrypuje to. Tak zrobił, a trzeci raz mówię, albo przód, albo wóz, albo przewóz, albo wywóz. I mu przytrzymałem go trochę dłużej i tak było. I odpalił se. Tylko nie wiem, co mu się dzieje, to są 3-miesięczne baterie. Ale znając życie i doświadczenia, to i świeże bateryjki coś może trafić z nienacka. Tak się zastanawiam, czy któraś nie ma zwarcia, że tak przysiadła. Ale to już zgłoszono, żeby później nie było zdziwienia. Rano jak ładowałem, to zostawiłem na godzinę na odpalonym silniku i tak przez godzinę sobie purkało. Przyjechałem tutaj pod ramkę, no i rozładowałem i nic tu się nie działo. Nie wiem, co tam się akurat przytrafiło tym baterią, czy rzeczywiście nie doładowały się, czy co. Nie mam zielonego pojęcia, nie powinny przykusnąć. Wczoraj tym bardziej, że miałem dwa razy rzędu bon. Także troszeczkę kilometrów przejechane i nie powinno się nic takiego przydarzyć. Będziemy obserwować, meldować, diagnozować. Jak w dziurę mieszkałem, to do netto nie mogłem przyjechać. A jak tego się wyprowadziło, to zawsze coś mi się trafi. Niedaleko mam, no ale tak 50 minut skromnie to jestem w plecy. Przez to, że musiałem tam poczekać. No trudno. Nie będziemy płakać, pocieszamy się tym faktem, że jutro jest sobota. Sobie skoczę. Oj! Skoczę razem z wami. Podskoczyła sobie gwiazdeczka. Ja tak samo podskoczyłem, nie przejmujcie się. A jutro jedną turę albo dwie zobaczymy. Zdaję życie to dwie. To bardzo, bardzo, bardzo krótki okres przed świętami. To będą dwie tury. No i poniedziałek, wtorek. Hello, Mikołaj! I dogadałem się na tyle z szefem, że we wtorek zrobię swoją robotę i w środę da mi odbój.
nie będę musiał śmigać w środę. Po jednej turze będę chciał śmignąć we wtorek. Zależy, jak będę się czuł, jakie to będą tury. Nie będzie, wrócę do chaty. Szybka kąpiel, szybkie spanie i w nocy pedałowanie w stronę PL. Do Dobciu. Krótko po krótko. Na Wigilię, czwartek, piątek, sobota i niedziela z powrotem. Tak to właśnie się ma. Hamujemy, hamujemy. Hamuj, chłopcze, bo jest mokro. Witajcie, moi mili, właśnie dotarłem do pierwszej filii. Filiare. Uwaga, uwaga. Awaryjki uruchamiamy. Przygotowane do manewrowania. Opinamy pas, co by coś nie blokowało nas. Dajemy sobie tutaj troszeczkę, patrzymy po prawej. No, jedź, jedź, jedź. Puszczę ciebie. Ciebie już nie puszczę. I cofamy. Blokujemy całą drogę. Uwaga, dziecko biegnie z tyłu. A mamusia za dzieckiem pędzi sobie. Cofać, cofać, cofać. Spieszycie, Helmuty. Spieszycie. No i bierzemy się do rozładunku. Pierwsza z trzech punktów. Startujemy. A tak to właśnie cofaliśmy sobie. Na lewą rączkę. Tak mi pasuje. Proszę bardzo. Atakujemy. Wyładowane. To pędzimy dalej. Oj, mówię wam, że czasami to tak jak dzisiaj, to mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce. Najgorsze, że człowiek ma jakiś tam sobie plan, tak? Ma jakiś tam cel na dzień wyznaczony. Trzeba się zorganizować, trzeba jakoś to wszystko poskładać. Skręć w lewo. Zabrać się w garść, żeby pociągnąć to, zrobić jak należy robotę. Ale jak się zacznie wszystko sypać, jak się zacznie wszystko rozsypywać, no to matko, krękajcie narody. Przejedź przez rąk. Ręce opadają. Język do kostek. Uszy zwiędnięte, organizm odwodniony. A tu jakieś ludzki po prostu wyskoczyły z blachy i zostawiły po sobie jakieś tam na blasce znaki. I dobrze, że to były tylko ludki, a nie ufolutki. Moi mili, tam widzę, wczoraj akurat rzuciłem sobie, jeżeli mogę wam zająć taką sprawą właśnie chwilę, to powiem, przedstawię wam, co wczoraj widziałem, co słyszałem. A włączyłem sobie właśnie na
YouTube, jakiś tam materiał kolegi jeżdżącego, pracującego, wykonującego ten zawód, co ja, który co chwilę problemy ma. Nie podważam, nie neguję, w pewnym momencie... skręć w lewo. W pewnym momencie tak jakoś wszystko mi przed oczami błysnęło. I sobie pomyślałem, trzeba pomóc kolegom. A ja chyba radę sobie jeszcze dam i przyjadę sobie tam. A gdzie ty teraz nawigację mnie żeś zaciągnęła? Ty żeś chyba teraz mi tutaj, no bo normalnie numer ładny wykręciła. A to ja tak właśnie sobie myślę, że zaraz coś tutaj buśnie. Może nie fotoradar, obym głupoty teraz gadał. Wracając do tematu, moi mili, wygląda to tak. Oglądałem wczoraj program o koledze, jego kawałek biografii, który ma problemy. Ma problemy z szefostwem. Kiedyś kolega Piotr powiedział mi właśnie, że kolega co chwilę tam manewruje, zmienia firmy. Co chwilę szefostwem ma problemy, wypłacanie na czas. Ale jaki ja jestem, taki jestem. I powiem szczerze, nie wiem, czy wiecie, o kim mówię, a ja przedstawiać go nie będę. Po 300 metrach skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Oświadczam w tym momencie, jak teraz tutaj ja, Adam, siedzę. I to, co Kaśka mówi, nie wierzę, to uwierzcie w to, co ja mówię. Jeżeli ktoś ten link jemu przeciągnie, następnie link przeciągnie i przedstawi ten materiał, to mówię, co następuje w chwili teraz. W chwili obecnej oświadczam wyraźnie. Kolego sympatyczny, masz takie problemy z szefami? Ja, Adam, oświadczam, że tobie bardzo chętnie pomogę. Będę bardzo chętnie rozmawiał z moim szefem. Może od nowego roku coś znajdzie dla siebie. Tylko musisz się określić, napisać do mnie. I będziesz sobie funkcjonował spokojnie. Wstaniesz rano, skoro świta, i będziesz wracał do domu, jak słońce już znika. Zapraszam ciebie, przyjacielu. Twoje zmartwienia już zostały rozwiane. Mówię to szczerze, żeby nie zostało to wyśmiane. Naprawdę mówię to, jak siedzę. Nawet będę taki, mieszkam sobie na kawalerce, 40 metrów, ale że my faceci, to sobie pomieszkamy. Pomogę ci, przyjacielu. 2 miesiące, jeżeli szef tylko powie, że okej, dawaj, a ty się zdecydujesz z tego, co wiem, jesteś kawalerem, to chłopie, skręć w lewo, L280. Nawet się nie zastanawiaj, ani chwili. Jeżeli tylko będzie zielone światło, może ja jestem nie na topie, może skręć nie jestem w temacie, może teraz bredzę. My na pewno oglądający materiały na YouTubie, życie śledzące życie kierowców, wiecie, o kim mówię. Może jestem, nie jestem na bieżąco, może ty już właśnie, kolego, wyemigrowałeś, może już sobie poradziłeś, może jesteś już gdzieś za granicami kraju. Ale tak słuchając właśnie tego i tego twojego materiału wczoraj, to powiem ci szczerze, jak nie miałem noża w piżamie, tak mi nóż w kieszeni się otworzył. Normalnie, no, 10 miałeś mieć wypłatę, 19 dostałeś. No, klękajcie narody. Ja już bym tam po prostu nie robił, albo dostałbym żony. Także mówię to szybko, ze względu na to, żeby bateria mi nie wykiprowała, albo też wykitowała, albo ewentualnie się wyładowała. I bardzo mi zależy, żeby pomóc ci, kolego. Jeżeli tylko będziesz miał ochotę, bardzo proszę, zostaw tych oszołomów, którzy cię okradają, którzy cię krzywdzą. Dawaj tu, tak jak powiedziałem. Słoneczko zaczynamy, słoneczko znika, kończymy, kolację wciągamy i znowu dzionek rozpoczynamy. Bardzo chętnie pomogę. Pisz do mnie, jeżeli ktoś może, niech prześle koledze link z tym materiałem i oświadczam, że przynajmniej styczeń, luty, jeżeli by było takie zielone światełko w tunelu, kolego, tobie pomogę, staniesz na nogi, będziesz w stanie później po 2 miesiącach sobie wynająć mieszkanie. Musimy sobie pomagać, a nie daj się tam dmuchać, a widzę, że sobie nie dajesz kaszkę dmuchać,
No ale nie na tym polega, żebyś to zmieniał co miesiąc robotę, bo się wykończysz. Życzę wszystkiego dobrego, kolego. Jeżeli ten materiał dostałeś ode mnie, albo znaczy przesłał ci ktoś, no to pisz i robimy desem. A co? Trzeba sobie pomagać. Będę taki oświadczył. I wcale, że głupak nie gadał. Mówiłem jak jest. Skręć. Zapraszam, wysyłajcie do koledze i zapraszam do siebie. Uwaga, uwaga, Niemcy Helmuty jakąś akcję tutaj przeprowadzają, nie wiem o co chodzi. Ale na pewno policjant, skuter cały, zobaczymy ślady. Chyba cały, no ale oczywiście coś się przydarzyło, skoro na niebiesko się tutaj zaświeciło. Ale pogoda się zrobiła pod psem, co? Ale jeszcze parę dni. Takiego nerwa dzisiaj dostałem jakoś na rampie, że wam powiem, że no masakra. No. Zmienili mi tury, przetasowali, przemienili. Co innego mi dali, co innego miałem. I tak jakoś dzień dzisiaj źle rozpoczynałem, nie wiem dlaczego tak. Fajnie, wszędzie tutaj rano, pierwsza tura ładnie załadowane. Doleciałem do miejsca rozwodu, jak należy, jak to. Przed czasem nawet pół godziny, co sam byłem w ciężkim szoku. A babka mi mówi, że nie w tym roku. O, wystawka! Tak, i mówi, że trochę za wcześnie, ona jest sama. A później jak już poszło tak łańcuszkiem, teraz jak się znacznie coś sypać, to tak reakcja łańcuszkowa, ale jutro będzie lepiej, nieźle. Wyrzucimy tu, wyrzucimy tam i tak na ostatnim miejscu Lerguta dosyć spodziewa się. Po 200 metrach przejedź przez rondo. Drugi zjazd, K31. Bo tam zawsze tego Lerguta było. O, jakie ładne choineczki, jakie rondo, ładne świąteczne choineczki, jak tutaj ładnie przyozdobione takimi pięknymi, ślicznymi bombeczkami. A co tu, jakieś rajstopy na tej choince? Co oni tu narzucali? A ty, Mikołaj, u tej zboczeńcu jeden, rajstopami żeś tutaj powieszał choinkę? I lepiej żartować niż chorować. Oczywiście żartowałem, to nie były rajstopy, to były jakieś worki z rajstopami, które zawiesił Mikołaj. I co ja tutaj mówiłem, moi mili? Pogoda pod psem, nic przed zobacz, tobą nic zakręt w prawo. Zakręt w prawo, a gdzie ty mnie tutaj teraz? Kaśka mnie tutaj sterujesz, powiedz mi tutaj. I tak na poważnie, bardzo chętnie temu koledze pomogę. No. Kawaler, no jeżeli wytrzyma. Po 200 metrach skręć w prawo. Wytrzyma. A robił, dlaczego bym to zrobił? A dlaczego bym to zrobił? Bo kiedyś kolega Piotr mi podpowiedział, że... Skręć w prawo. Prawo. Teraz co? Jak skręcę w prawo, czy na pewno któryś z pachołków zostanie? Na pewno. Jak zrobię tak, jak teraz to robię. A ja to zrobię... Kobieto, się nie stresuj, bo ja sam w szoku. I co ja to... Dlaczego bym to tak zrobił? Bo jeżeli ma ktoś problemy, warto by było podać dłoń pomocną, a może akurat, może on tego szuka. Tutaj nie ma za bardzo czasu na myślenie, że są problemy, bo człowiek przychodzi znużony, padnięty. Tutaj pracuje kolega ze mną, pracuje w innej firmie. Skręć w lewo. Ale wykonujemy tą samą pracę.
wykonujemy tą samą pracę i powiem wam, że on ma 30 lat, ja mam 40 i parę z rankami. Skręć w lewo. I pewnego dnia robiliśmy tą samą pracę, a to było bodajże wczoraj. Robiliśmy tą samą pracę, to znaczy on miał inne filie, ale w tym samym systemie dwie tury po tyle samo punktów. To chłopak 30-letni. No i wracaliśmy do domu, zabrało się ze mną, bo on blisko mieszka. Głowny praktycznie klatka ode mnie. No i co? No i sobie mówię do niego, to skoczymy sobie na zakupy, skoczymy do Saturna, tam zobaczymy, co tam mają ciekawego w świątecznych promocjach. Nie ma sprawy tutaj, ale żeby to szybko ułatwić sobie życie, skoczyliśmy na kebaba. Po 200 metrach miejsce docelowe jest po lewej stronie. Zamówiliśmy sobie kebaba i się umówiliśmy, dobra, zjemy, się ogarniemy i śmigniemy. Okej. No i tak też właśnie, no widzę, że po lewej, ale co? No co, no trzeba skręcić w lewo i później tam cofnąć i wszystko. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Nie widzę żadnego. Dobra, szybko wracam do tematu. No i tutaj akcja. Jadę do domu, kebab zjedzony. Pranie wszystko wrzucone, bo mówię, powieszę rano, dzisiaj na 6 miałem. Akurat ładnie wyschnie. Wykąpany, przygotowany do desantu, dzwonię. A on... Tut mi light. A ja mówię, a ty co? Ty nie miałeś spać? A jakoś tak zasnąłem. No ja mówię, no i co teraz? No i co teraz, panie kolego? No ale widzisz, ja zjadłem i zasnąłem w fotelu. Mówię, no to Entschuldigung, mówię, mój przyjacielu, i teraz nie wiem, co się tam będzie działo, jak ja to zrobię. O jejku, te cofanie, to mnie to czasami dobija, no i teraz do was tutaj mówię, mam nadzieję, że się nie pogubię. No i słuchajcie, no i ja do niego mówię, no i co teraz robimy? No, na prawo lustereczko, które jest zresztą zachlapane całe od deszczu. No i co teraz robimy? Mówię, no to co? A on sobie odpuści, już nie za bardzo. Ja mówię, no jak chłopie? Mówię, to ja pranie zrobiłem, wszystko przygotowałem na jutro. A kiedy to zrobiłeś? A ja mówię, jak spałeś, człowieku? Mówię, to chyba tak. No ale widzicie, no do czego zmierzam, no. Tu trzeba mieć twardą dupę. Tu są starsi ludzie ode mnie, wykonują tą pracę. Są starsi ludzie ode mnie, uwierzcie mi. I szacunek dla nich, bo jest tutaj co robić. Uwierzcie mi. Nie wymyślam, nie wyssałem sobie tego palca. A przede wszystkim, jak zauważyliście, może ktoś tam śledzi tutaj moje życie i zauważył ktoś, to na pewno widział coś takiego, że muszę się poprawić, że schudłem, a nie chudnie się od siedzenia, tak? Nie chudnie się od siedzenia, tylko od pracy. Tak. Ktoś powie, no ale tak, schudnąć, że schudnąć. A ja powiem w tym momencie, jak to odbieram. Mniej mnie boli kręgosłup. Uwierzcie mi w to, co mówię. Mniej mnie boli kręgosłup. Fakt, że wstaję, po pierwsze, co muszę usiąść. Dziwne, tak, że spałem, no ale muszę usiąść, nie wiem, gdzieś ktoś akurat wraca ten kręgosłup, bo jak zacznę chodzić od razu, wystartuję, to zaczyna mnie to, ten kręgosłup daje popalić, ale nie jest to, co było wtedy. Tyle, co ja tutaj przechodzę, to jeszcze trochę temu,
bym powiedział, że to jest niemożliwe, ale jednak daje radę. Daje radę, jakieś samopoczucie jest takie lepsze. 7 godzin snu, 8, mimo tego trudu, mimo tego wysiłku, moi mili, jest jak jest i daje radę w porównaniu z młodymi ludźmi, równo z nimi idę ramię w ramię i to mi akurat się podoba. Jest ciężko, nie jest łatwo, fajnie, że po prostu dotrzymuję im tempa i jest jak jest. Tak więc, kolego, apeluję, dawaj tu do mnie, jak zaczniesz ze mną tutaj biegać, trenować, to zapomnisz o zmartwieniach i pieniądze zawsze regularnie na koncie. Czyli cóż tutaj więcej dodać, ile rozładowywać, moi mili. Co tam helmuciki asekurują? Co się chłopakowi przytrafiło? A coś tam się przytrafiło, ale od razu korek się robi, bo wszyscy muszą spojrzeć, co jest kaman. No ja pedałuję do lagru wyrzucić. Gluty i do domu. No to by było na tyle w tejże turze dzisiejszego dnia, czyli 19 grudnia 2014 roku. Chyba, że będę miał coś jeszcze do dodania, jak to często bywa u Adama. Na przykład kierunek w lewo, bo już hamują helmuty, już dodały. A ty gdzie tutaj, szczurze jeden tasmański, ty? Jak ja w lewo, tu ty hamujesz? No. Spokojnie, chłopcze, jutro będzie lepiej. Nie stresuj się, jutro sobota, czaśnie się na turę. I położy się. Ale widzieliście, co zrobił? Widzieliście oszołoma? Widzieliście to? To ten, ujawnię go. Ten to Helmut zrobił właśnie takie coś. Do ostatniej chwili jechał, a później zjechał. A później się położy i będzie odpoczywał. Na razie. Chyba.